W okresie kilkunastu miesięcy w gminie Przemęt prowadzone były inwestycje drogowe i kanalizacyjne. Znajdujemy się w Buczu, gdzie przez ostatnie dni będzie kończona inwestycja, która trwa blisko 2 lata, budowa kanalizacji sanitarnej. Cała inwestycja kosztowała blisko 7 milionów złotych, ale w ramach tej inwestycji cała wieś zostanie skanalizowana i podłączona do oczyszczalni, ale jednocześnie myślę, że to szczególnie trzeba podkreślić, że wszystkie drogi zostały wyremontowane, no nie tylko po tej inwestycji, ale wiele z nich remontu po prostu wymagało. Myślę, że mieszkańcom będzie się w tej chwili dużo lepiej po tej inwestycji jeździło po tych drogach. Poza tym nie remontowaliśmy tylko naszych dróg, ale również drogę powiatową, na którą wyłożyliśmy dodatkowo około 900 tysięcy złotych. Niestety jedynie 150 tysięcy powiat wolsztyński do tej inwestycji dołożył, ale nie wyobrażam sobie inaczej, żeby wyremontować tylko nawierzchnię drogi, a pozostawiać stare krawężniki bez odwodnienia, więc należało to zrobić i w końcu, tak jak powiedziałem, z dużym spóźnieniem, ale udało się tę inwestycję zakończyć. Jesteśmy w Buczu na ulicy Polnej. To droga, która również jest w zasadzie skończona już, ale jeszcze prace takie porządkowe trwają. To jedna z ostatnich dróg w Buczu dzielących się na tak zwane stare i nowe drogi, czyli stare, czyli te, gdzie kilkadziesiąt lat ludzie mieszkają i chodzili niestety, jeździli po drogach nieutwardzonych. W tej chwili te stare odcinki są już wszystkie skończone. Ten odcinek, na którym stoimy, łączy akurat ulicę Polną w Buczu z ulicą Leśną w Barchlinie, a więc łączy dwie miejscowości, ma około 800 metrów i kosztował 700 tysięcy złotych. Jesteśmy w Popowie. Tutaj kolejna inwestycja drogowa jest w trakcie realizacji. Dość długo czekaliśmy na to, dlatego że staraliśmy się o pieniądze zewnętrzne 3-krotnie. Niestety nie udało się i postanowiliśmy wybudować ze środków własnych, bo nie było dalej sensu przeciągać tej inwestycji. Cała inwestycja kosztuje 2 miliony 100 tysięcy złotych. To jest odcinek kilometra. Budujemy tutaj i kanalizację deszczową, i poszerzamy fragmentami drogę, i przebudujemy chodnik częściowo z dostosowaniem do jazdy rowerem. Myślę, że bezpieczeństwo na tej drodze, a przede wszystkim jakość tej drogi zdecydowanie się poprawi. To nie jedyna inwestycja drogowa, która na terenie gminy jest prowadzona. W tej chwili kończone są prace związane z utwardzeniem ulicy Przemęckiej w Mochach. Wartość tej inwestycji to około 600 tysięcy złotych. Natomiast niebawem rozpocznie się budowa ulicy Winna Góra, etap drugi w Kaszczorze, i w ten sposób ulica Winna Góra zostanie zakończona. Tam wartość inwestycji to 330 tysięcy złotych.